Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, Łukasz Winczura, program Starczy na dziś i nasz wielce szanowny gość, doskonale Państwu znany już, pan Adam Ryba, magister, gmina Tarnów, historyk, regionalista, najniższy ukłonek. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie magistrze, 1 marca, dlaczego akurat nie ten dzień wybrano na to, aby czcić bohaterów zamęczonych za wolność Polski powojenną? 1 marca to jeden z symbolicznych dni końca pewnej epoki, końca konspiracji. 1 marca 1951 roku został wykonany wyrok śmierci na zarządzie, tak zwanym czwartym zarządzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na czele zarządu stał podpułkownik Łukasz Ciepliński, wszyscy przywódcy tego zarządu, a więc de facto przywódcy ówczesnej konspiracji, zostali rozstrzelani w Warszawie. I właśnie ten symboliczny dzień, dzień rozstrzelania czwartego, ostatniego zarządu Zrzeszenia WIN, został uznany jako święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspomnę tylko, że czasami możemy spotkać się z takimi informacjami, że było 5 zarządów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ten 5 był ubecką prowokacją, więc de facto konspiracja polska w sensie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość kończyła się na 4 zarządzie. Wyklęci dla... Wyklęci, przeklęci. To jest takie pejoratywne skojarzenie. To znaczy uzasadnienie... Pamięta pan jako historyk, było w żytności. Najgorszą karą było tak zwane damnatio memoria, skazane na niepamięć, czyli też na wyklęcie de facto. Tak, no chodzi po prostu o to, że zostali wyklęci. Wyklęci, no od razu mi się rymuje, w myślach mi się rymuje, wyklęci z pamięci. Ich torturowano, rozstrzeliwano bądź umierali w walce lub w śledztwie. Oczywiście ta śmierć, w pewnym momencie śmierć w walce dla nich, dla żołnierzy tego tak zwanego nienazwanego powstania, to była śmierć honorowa. I wybawieniem, wybawienie, nie w torturach. Nie było, za chwilę o tych torturach porozmawiamy. Tak, nie było tortur, nie było tego skazania na haniebną śmierć przez rozstrzelanie. Bardzo często to rozstrzelanie to był ten katyński strzał w tył głowy. I oczywiście kwestia najważniejsza. W naszej tradycji, tradycji chrześcijańskiej, są cmentarze, są groby, na które rodziny, bliscy najczęściej przynoszą kwiaty, palą znicze. O nich miano zapomnieć. Robiono wszystko, żeby zapomnieć. Po prostu ich miejsca pochówku przez długie dziesięciolecia pozostały nieznane. I dalej na miejsca pochówku tych nawet najważniejszych, najbardziej znanych są nieznane. Wiele miast, wiele cmentarzy ma tak zwaną swoją łączkę, tak? Tak. Tak jak w Warszawie powiedzieć. Właśnie łączka, że to było takie miejsce, gdzie wrzucano ciała tych zamordowanych żołnierzy wyklętych. Tak, w Warszawie jest łączka. Możemy na zasadzie analogii... A Tarnów ma swoją łączkę? To znaczy, ja bym unikał tego słowa łączka, bo łączka... Łączka symboliczna. To jest... Tak, łączka jest, kojarzy nam się z cmentarzem, z Warszawą nam się kojarzy. W Tarnowie jest takie miejsce, które możemy, możemy próbować porównać ją do łączki, mianowicie chodzi o kwaterę 12 cmentarza w Tarnowie Krzyżu. I co się okazuje, badania, w tym no, moje pański, jakieś pański, badania, tak, bo ja znalazłem tam miejsce pochówku 2 tak zwanych żołnierzy wyklętych, Mieczysława Cielochy i Stanisława Kiełbasy, po prostu tam również byli chowani ci tak zwani żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. To znaczy nie tylko oni,
bo w tym miejscu w ogóle ta kwatera 12, która mieści się przy ogrodzeniu cmentarza, to jest charakterystyczne. Pod płotem. Tak, chowano ich. Jako kolejna forma pohańbienia. Tak, tak? I jeszcze jedno. Na miejscach pochówku bardzo często sadzono drzewa. Także w tej chwili, jeżeli wybieramy się, prawda, na te miejsca, w tym miejscu niejednokrotnie rosną już kilkudziesięcioletnie piękne drzewa. To była też taka forma zapomnienia, a więc chowamy w miejscu pod płotem, prawda, taka forma pohańbienia. Oczywiście nie mają mogiły, tylko jest to puste miejsce, prawda, gdzieś tam pod płotem, a w tym miejscu sobie stoi solidne kilkudziesięcioletnie drzewo. A rodziny były informowane na przykład, że no, informujemy, że tam wasz syn, czy tam, tak jak z obozów koncentracyjnych faszyści przysyłali, a zapalenie płuc i nie żyje. Możecie odebrać urnę z prochami. W żadnym wypadku. Rodziny nie były, to znaczy rodziny nie były, były informowane o tym, że został wykonany wyrok śmierci. I nie można było ciała odebrać? W żadnym wypadku nie było takiej możliwości, aczkolwiek rodziny czasami miały takie możliwości, że dowiadywały się o tym, gdzie pochowany jest ich najbliższy. Ale mówimy o wyklętych, nie mówimy o kryminalistach, którzy byli skazowani na karę śmierci. Mówimy o wyklętych, oczywiście były takie sytuacje. Zresztą sytuacja, która miała miejsce, bo na terenie cmentarza w Tarnowie Krzyżu został pochowany 17-letni Bronisław Cielocha. Został pochowany tak jak pozostali, pod płotem. Rodzina jakimiś swoimi kanałami, nie wiemy, bo to było w 1947 roku, dowiedziała się, gdzie leży i o dziwo uzyskała legalną zgodę ekshumacji. To ciało niezła łapówka musiała pójść. Sądzę, że coś takiego się mogło wydarzyć. Mogła to być łapówka, mogły to być jakieś znajomości, jakieś kontakty, bo w takich sytuacjach, biorąc pod uwagę te okoliczności, prawda? I ciało Bronisława Cielochy zostało wykopane i został on przewieziony na cmentarz Woli Rzędzińskiej, a więc tam skąd pochodził, tam gdzie mieszkał. A charakterystyczne jest to, że tam leżał on na cmentarzu Woli Rzędzińskiej przez następne kilkadziesiąt lat, ale jego grób była to mogiła ziemna oznaczona krzyżem, ale na tej mogile nie było imię i nazwisko. Myśmy tak naprawdę nie wiedzieli, nikt nie wiedział poza rodziną, poza najbliższymi, kto tam leży. Jaki był repertuar tortur stosowanych przez sowietników, przez ubowców wobec żołnierzy wyklętych? Bo na przykład mieliśmy w Tarnowie tego sowietnika Sobolewa, to jego w cudzysłowie drastycznym hobby było na przykład przypalanie stóp. To znaczy, wiemy o tych torturach. Takie tortury zastosował w stosunku do żołnierza Narodowa Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Budzika, pseudonim Roland. Kazał Budzikowi polać stopy benzyną i podpalić. No, to Sobolew, tak? Sobolew był sowietnikiem, był doradcą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, był oficerem NKWD. To byli tacy, urzędował na rogu Krakowskiej i Malczewskiej. Tak, tak. To byli instruktorzy zabijania, to byli instruktorzy torturowania, instruktorzy zabijania. To byli de facto szefowie, radzieccy szefowie Urzędu Bezpieczeństwa. On takie metody stosowali, to różne były metody. No, jeżeli posłuchamy na przykład wspomnień świętej pamięci Janiny Jachymczak na temat jej ojca Jana Jandzisia, który również, prawda, siedział w więzieniu ubeckim, był przesłuchiwany przez UB i w stosunku do niego również stosowano ten repertuar tortu, to gdy jako dziecko pytała się, prawda, taty, to znaczy nie tyle ona, ile o ile sobie przypominam, to jej syn, czyli swojego dziadka, dlaczego ma tak zniekształcone paznokcie u stóp i u rąk. Po prostu przychodziła pani i zrywała mu te paznokcie, prawda? Miał blizny, bardzo głębokie, bardzo wyraźne blizny na nogach i rękach. Po prostu
jakimś metalowym prętem przypalano go do kości, przypalano po prostu mięso na jego ciele. Więc ten repertuar był bardzo różnorodny. No, chyba najbardziej oddaje te sposoby traktowania na UB słowa, które powiedział Witold Pilecki. Przecież pamiętajmy, że Witold Pilecki powiedział swojej żonie: nie proś o łaskę dla mnie. Tak, powiedział, ale powiedział też, że uwaga, Oświęcim to była igraszka. Więc dla niego, który był w Auschwitz, był więźniem Auschwitz, to co przeszedł na UB, prawda, to w porównaniu z tym Oświęcim, obóz w Auschwitz był igraszką. Taki był repertuar tortur, w taki sposób traktowano ich. Wyklęci siedząc w więzieniach, siedzieli razem jako osobny oddział, powiedzmy tych politycznych, czy wsadzano ich między kryminalistów po to, żeby z takim przekazaniem do kryminalistów, no, możecie robić z nim co chcecie. To wyglądało bardzo różnie. To znaczy w więzieniach wówczas, w tym czasie dominowali więźniowie polityczni, więc ten więźniowie kryminalni byli niewielkim odsetkiem, biorąc pod uwagę przepełnienie więzień. No panie, jak widzę na Konarskiego u siebie na dzielni to więzienie, jak sobie pomyślę, że tam by siedzieli sami polityczni, to pół miasta by pan musiał zamknąć. Ale to więzienie nie było więzieniem, którym siedzieli tylko mieszkańcy Tarnowa. To było bardzo dobre przedwojenne więzienie, zbudowane bodajże w 1927 roku. Tak, Riviera na to mówili, bo to było najbardziej wypasione więzienie cywilizowane. Ale to było więzienie centralne. Tutaj siedzieli więźniowie z bardzo odległych terenów. Zresztą weźmy pod uwagę to, że przecież... Pierwszy transport to tu zwozili właśnie Sącz przed pierwszym transportem do Auschwitz, tak, tutaj do Tarnowa. Tak. Tak, Niemcy też korzystali z tego więzienia. Oczywiście przesłuchania odbywały się w siedzibie Gestapo, tam w celach siedzieli ci, którzy akurat byli w śledztwie, ale więzieni byli w więzieniu w Tarnowie. Tak, na Konarskiego, to było centralne, duże centralne więzienie. Więzienia generalnie w tamtym okresie czasu były przepełnione, więc ci więźniowie kryminalni tak naprawdę stanowili dużą mniejszość. Nie było tego problemu jak w latach 80., że taki polityczny był umieszczany wśród kryminalnych. No właśnie, kryminalni. Jak się czyta te wspomnienia... Dominowali więźniowie polityczni, dominowali, stanowili ogromną większość. To nie ulega wątpliwości. Dobrze, każdy region ma swoich bohaterów, tych wyklętych. Pan, gdyby miał powiedzieć młodzieży, naszym widzom, o kim należy pamiętać tutaj, z naszego regionu. Pan znalazł parę grobów, pan bada biografię. To znaczy przede wszystkim... O czym należy pamiętać, że w Tarnowie zdarzyła się rzecz niesamowita. Otóż w Tarnowie 10 września 1946 roku został w biały dzień około godziny 12 na placu handlowym znanym wszystkim Tarnowianom, w tym, kiedy przed godziną 12 pański teść, tak? Tak, usiadł sobie na wielkich schodach, tak, jadł truskawki i zobaczył, że nadjeżdża limuzyna. Tak, z samochodu wysiadł właśnie ten wspomniany sowietnik, ten sadysta Lew Sobolew. Podeszło do niego dwóch żołnierzy niezłomnych. Jeden z nich pochodził z Woli Rzędzińskiej, nazywał się Mieczysław Cielocha, drugi z Jodówki Wałek, nazywał się Stanisław Załucha, a dowodził nimi i stał obok nich sierżant Jan Jandziś, były szef 4. Kompanii Batalionu Barbara, a wówczas dowódca oddziału osłonowego rejonu południowo-wschodniego WiN. Padły strzały, Sobolew został zastrzelony. To, tak jak podkreślam, ten zamach de facto... Czyli mamy tych trzech. Tych trzech. To było... Podobno się zrobił szpaler, żeby mogli wśród Polaków, tak, żeby im było łatwiej uciec. Pierwsza sprawa, w stronę jak góry... Jak strzelili do Sobolewa właśnie. Sobolewa, zabili go. Żony jego, bo on z żoną przyjechał wtedy jakieś tam warzywa. To nie była żona. Powiedzmy partnerka dzisiejszym językiem. To była partnerka, była w ciąży.
To była kobieta narodowości ukraińskiej, chociaż prawdopodobnie też mówiło się, że z pochodzenia Żydówka. Notabene ona była w ciąży, to dziecko się urodziło i ten człowiek, ten chłopiec, który się urodził, on mieszkał w Tarnowie i pracował na zakładach mechanicznych. O. To taka ciekawostka, zmarł kilka lat temu. Został pochowany. I Sobolew się nazywał tak samo, czy zmienił nazwisko? Nie, czy nazywał się tak jak jego mama, a może bez nazwiska. Numina Sudodioza, dobra. Nie nazywał się tak jak Sobolew, nie nosi jego nazwiska. Więc za ucha i cielocha z wyciągniętą bronią biegli przez Burek, ponieważ był to dzień targowy, więc ludzie słysząc strzały, no, rozstępowali się, żeby dać możliwość przebiegnięcia przez szpaler. I oni biegli przez Górę Marcina, biegli do Łękawicy i na wysokości Łękawicy. To jest biegli około, przez Kruk, tak? Około 7 kilometrów biegli. To byłby wspaniały bieg wyklęty, gdybyśmy tak naprawdę rozpoczynał się bieg w tej chwili, bieg na Burku, na przykład do Łękawicy lub w kierunku Łękawicy. Tam wpadli w las i no, ruszyła za nimi pogoń, ale ich nie dogonili. Natomiast ciekawa była sytuacja z Jandzisiem. Jandziś miał ze sobą rower, więc zgodnie z założeniami, oni wcześniej oczywiście planowali wszystko, miał wsiąść na rower i odjechać na tym rowerze. Ale Jandziś przyjechał na rowerze na Burek, ale roweru już chwilę, kiedy padały strzały, roweru nie miał. Ktoś mu ukradł? Nie ukradł. Otóż dzień wcześniej, gdy oni naradzali się, gdy przygotowywali ten zamach, działo się to w domu Jana Jandzisia. Ich rozmowy podsłuchał syn Jandzisia, który usłyszał, gdzie, o której godzinie będą. Powiedział mamie, że idzie do sklepu na ulicę Targową kupić jakieś przybory szkolne. Poszedł i był jakiś czas przed zamachem. Gdy zobaczył go ojciec, za chwilę padną strzały do Sobolewa, zacznie się akcja, a jego syn stoi obok niego, wręczył dziecku rower i kazał jak najszybciej jechać do domu. Oczywiście ten kilkuletni, kilkunastoletni to było dziecko, no chłopiec ze szkoły podstawowej, nie odjechał, tylko przez rynek poprowadził rower, następnie oparł na wielkich schodach i zszedł na wielkie schody. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w tej minucie, kiedy padły strzały, prawdopodobnie stali obaj obok siebie. Syn Jana Jandzisia i mój teść. No miał wtedy 18 lat, który widział te strzały, widział zamach. Taka jest... To mamy tych trzech, dobrze. A teraz jest taki, na przykład o kapłanach niezłomnych, wyklętych też. Wiadomo, że wielu z nich w latach stalinowskich też przeszło swoją drogę krzyżową. Jak najbardziej. Tutaj z naszego regionu, o kim należy pamiętać, z tych właśnie księży? Kapłani, którzy, ja myślę, że zostali zamęczeni za wiarę i za Polskę, w pakiecie tak. W czasach stalinowskich. No w ogóle powojennych, tak? To znaczy, w czasie tych prześladowań. Ja się zastanawiam, postać może niekoniecznie związana tylko z naszym regionem, ale ja bym tutaj postawił na taką postać jak ksiądz biskup Kaczmarek. Kielce. Kielce, tak bez wątpienia postać, ale wracając... No to tak jakbyśmy mieli proces kurii krakowskiej. Tak, ale wracając do wyklętych, chciałbym wspomnieć jeszcze o takiej historii. Otóż ten, który strzelał do Sobolewa, bo strzelało ich dwóch, był to Mieczysław Cielocha i Stanisław Zaucha. Stanisław Zaucha pochodził z Jodówki Wałek. W ogóle historia Stanisława Zauchy jawi mi się jak jakiś taki scenariusz hollywoodzkiego filmu. Otóż 10 września 1946 roku przychodzi na Burek Stanisław Zaucha. Razem z nim jest Mieczysław Cielocha, którego grup znajduje się zresztą w Tarnowie Krzyżu. I razem z nimi jest Jan Jandziś. Strzelają do Sobolewa, wykonują wyrok śmierci wydany przez Tarnowski Inspektorat Win. O czym też za chwilę, o tym zamachu, bo to była szczególna historia tak naprawdę. Dowiaduje się po jakimś czasie, poznając tą historię, że w Jodówce Wałkach urodził się Stanisław Zaucha,
który został strażnikiem służby więziennej, pracował między innymi w więzieniu w Tarnowie w okresie międzywojennym, ale później przeprowadził się na ziemię zaburzańskie i bodajże w województwie wołyńskim pracował tam również w służbie więziennej. W 1939 roku bierze udział w walkach, dostaje się do niewoli i zostaje zgładzony. Nie w Katyniu, bo w Katyniu NKWD strzelało do oficerów Wojska Polskiego. Natomiast były takie miejsca zbrodni jak Miednoje i Piat i Chatki. On razem z innymi funkcjonariuszami Straży Więziennej i również Policji Państwowej ginie najprawdopodobniej w Miednoje. Stanisław Zaucha z Woli Rzęzińskiej został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Miednoje przez funkcjonariuszy NKWD. Mija 6 lat, mamy 46 i Stanisław Zaucha z Jodówki Wałek przychodzi na Burek i zastrzelił lejtnanta NKWD Lwa Sobolewa. No, hollywoodzkie, magiczne wręcz. Ja jak tylko się zorientowałem, jak tylko zaczęło mi to się zgrywać, pojechałem do Jodówki Wałek i zacząłem szukać informacji. Czy był to ojciec i syn? No bo to byłaby już magia taka, że pewnie sam bym zrobilibyśmy ten film we dwóch, no bo magiczne. Nie był to ojciec i syn. Czy byli krewnymi? Na to pytanie usłyszałem odpowiedzi nie, ale te odpowiedzi nie były takie stuprocentowe, bo nawet, ale uznałem, że ta zbieżność, te identyczne nazwiska, to jest tak magiczne, że zostawmy to. I dla mnie to już w tym momencie jest tak bardzo hollywoodzkie, że pewnie kiedyś taki film zrobimy. Spoko. Nakręci go telewizja Starnowa. O, właśnie, telewizja Starnowa nakręci. Pan, taki będziemy musieli niedługo kończyć. Pamięta pan film Czas Honoru? Tak, oczywiście. I tam jest też właśnie o żołnierzach wyklętych. Jest taka też druga strona, nie wiem, czy druga strona medalu, czy taki inny sposób przedstawiania. Jako goście, którzy z lasu wychodzili i łupili okoliczną ludność z krów, kur, napadali, strzelali do ludzi, kradli pieniądze. Robi się też taka czarna legenda. Na przykład w Woli Rzęzińskiej, o której pan wspominał, to o jednym z tych wyklętych mówiono, że krowę ukradł jedyną, którą miała jakaś tam gospodyni. To znaczy ja wspomnę ten, o którym się mówiło i mówi, że ukradł krowę. To był syn najbogatszego gospodarza we wsi, który był właścicielem przynajmniej kilkunastu krów. Ja naprawdę nie rozumiem, jak właściciel kilkunastu krów może kraść jedną krowę. Trzeba pamiętać, że większość z tego, o czym dowiadujemy się po latach, to jest tak zwana czarna legenda. Na przykład oni wszyscy z tego oddziału, który został aresztowany po zabójstwie Sobolewa, oprócz tego, że otrzymali wyroki śmierci, to znaczy początkowo wszyscy, cała dziewiątka dostała wyroki śmierci, tak. Później trójka, więc zamieniono pozostałym te wyroki na dożywocie, a później na 10-15 lat więzienia, ciężkiego więzienia stalinowskiego, ale trójka otrzymała czapę, czyli wyroki śmierci i te wyroki zostały wykonane. Natomiast przy okazji oni otrzymali wyroki, to znaczy zostali osądzeni i otrzymali wyroki za czyny bandyckie typu kradzież krowy, kradzież koszul, kradzież butów i tym podobne. Ale widzicie, potem przecież był, w Żukowicach był ten napad na furgonetkę z pieniędzmi? Gdzieś nie przypominam sobie. Było, ale tam komuś się nie przeładował pistolet. Ale pamiętajmy. Kiedyś pan mi to opowiadał. Ale to nie w Żukach. Nie, chodzi o ulicę. Tak, to była ulica prowadząca, czy tak zwana Lwowska, to gdzieś było przy. I to coś było pod Tarnowem, ale nie istotne. To było pod Tarnowem, czy to było na wysokości ulicy Lwowskiej, przy wjeździe do Tarnowa. Tamte okolice, nie Żukowice. Chodziło o inną sprawę. To znaczy tak, to nie była furmanka z pieniędzmi akurat, to była furmanka, tak, jeżeli były takie napady, bo bez wątpienia były takie akcje, to chodziło bardzo często o pieniądze na cele organizacyjne. Tam chodziło o to, żeby zarekwirować pojazd. To według, już nie pamiętam w tej chwili, czy był to samochód, czy furmanka.
doszło do strzelaniny. Notabene w trakcie tej strzelaniny postrzelony został Bronisław Cielocha, 17-latek, przypominam, któremu w szpitalu amputowano nogę. W szpitalu został aresztowany, był katowany w Siedlcu, 17-latek. I uwaga, otrzymał wyrok śmierci, rozstrzelano go strzałem w tył głowy, prawdopodobnie, ale rozstrzelano go, ale uprzednio przywiązano go do noszy, które to noszy ustawiono pod ścianą. Miał, powtarzam po raz kolejny, 17 lat. Gdy pamiętamy o Ince, tej 17-letniej sanitariuszce rozstrzelanej przez komunistów, wspomnijmy też o Bronisławie Cielosze z Woli Rzędzińskiej, który miał 17 lat i był inwalidą niepełnosprawnym, pozbawionym dopiero co nogi, którego skatowano w śledztwie i rozstrzelano. I on leży na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej. On był tym trzecim, którego rodzina ekshumowała i przewiozła na cmentarz do Woli Rzędzińskiej. A notabene, a propos czarnej legendy, to właśnie Bronisław Cielocha był przedstawiany, on nie miał palca. Więc powstała w Woli Rzędzińskiej taka czarna legenda, że ten palec uciął mu gospodarz siekierą, który bronił swojego domu, ponieważ Bronisław Cielocha wchodził, napadli na dom prywatny i on po prostu wchodząc do domu przez okno włożył prawą rękę, a gospodarz uderzył siekierą broniąc domu i pozbawił go palca. Prawda była nieco inna, on stracił ten palec, ponieważ na palcu miał taki swego rodzaju taką, nie wiem, obrączkę, pierścień, przeskakiwał przez płot i zawadził o gwóźdź wbity w płot i po prostu ten gwóźdź pozbawił go palca. Zresztą ten palec został przechowany przez jego matkę. To była po śmierci syna, była to dla tej matki relikwia, świętość, świętość. A ciekawostka, ginie 17-letni Bronisław Cielocha, 17-latek, zamordowany przez komunistów. Jego młodszy brat, jeszcze po śmierci jego mama zmienia nazwisko, a jego młodszy brat pod zmienionym nazwiskiem wstępuje do służby więziennej, zostaje funkcjonariuszem służby więziennej i pracuje w Tarnowie, w więzieniu. W więzieniu, w którym wiele lat wcześniej rozstrzelano jego starszego brata. Pytanie, czego szukał młodszy brat zamordowanego żołnierza wyklętego w tarnowskim więzieniu? Kolejny temat na film, panie Adamie, tak? Gdzie zamordowano jego brata. Ja mieszkałem zaledwie 200 metrów. Też ten pan, ten funkcjonariusz, emerytowany funkcjonariusz służby więziennej w Tarnowie, mieszkał obok mojego domu 200 metrów. Ja nie wiedziałem, on zmarł już, nie żyje, zmarł kilka lat temu. Nie wiedziałem o tym i miałem taką, przechodziłem na zakupy, idąc, przechodziłem codziennie obok jego domu i nie wiedziałem, że mieszka tam człowiek, którego chciałem o to zapytać. Dlaczego poszedł do więzienia, do pracy? Tam, gdzie zamordowano jego brata. Wiele pytań takich otwartych pozostanie jeszcze a propos naszej historii, dziejów powojennych, żołnierzy wyklętych, żołnierzy dla niektórych przeklętych, żołnierzy, których czcimy pojutrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia tradycyjnie, panie Adamie, panie magistrze. Żonę, syna i synową i chciałbym pozdrowić wnuki Jana Jędzisia, księdza Pawła Jachymczaka i panią Marzenkę Karaś. Poszło. A ja tradycyjnie tatusia, siostry i Kasię. Pan Adam Ryba, historyk, regionalista, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia. Do jutra. Łukasz Wieczora. Wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.